Cześć, chciałbym Wam pokazać dzisiaj kilka takich drobnych ciekawostek. Widzicie tutaj prostownik wojskowy przysłany mi przez jednego z widzów z Gdańska z prośbą o przeróbkę. Chciał po prostu, żebym go uruchomił, bo on był niesprawny, nie ładował, a jest to bardzo potężne urządzenie. Ten prostownik został wyprodukowany, jak pokazuje tabliczka znamionowa, w 1974 roku. Jak widać po napisach, jest to jakieś czeskie urządzenie. Zrobiłem mu pełny automat, tak jak w tym prostowniku, który pokazałem na poprzednim filmie. Zrobiłem to według pomysłu Tomka Chudego przy użyciu modułów ładujących, tych chińskich, i modułu czasowego. Ale chciałbym Wam pokazać, że ten pomysł, który pokazał nam Tomek, myślę, że nie jest pomysłem nowym, dlatego że ten prostownik, jak widać tutaj, ma układ czasowy. Ten prostownik to jest bardzo zmyślne urządzenie. On miał tutaj trochę elektroniki, bardzo dużo żelastwa, kilka różnych transformatorów, przekładników służących do pomiaru prądu ładowania i do stabilizacji tego prądu. Ja tutaj też zrobiłem w tym miejscu regulację, tak jak tutaj jest według opisu nastawienie prądu. Ale zobaczcie, tutaj też ustawiało się tym, ja nie wiem jak to nazwać, licznikiem czasu, ustawiało się czas, przez jaki ten prostownik miał pracować, miał działać. I ładował po prostu według tej samej idei, według której pokazał nam Tomek i według której idei ja zrobiłem ten swój prostownik. Fajnie to w tej chwili działa. Jest cichutki. Użyłem do tego regulatora fazowego chińskiej produkcji również. Ale przerobiłem go trochę, dlatego że tak jak Tomek wspominał w jednym z swoich filmów, te regulatory fazowe wprowadzają lekkie zakłócenia w pracy transformatorów. Ale ja zauważyłem bardzo dużą różnicę pomiędzy tym, jak pracują te chińskie regulatory, chodzi mi o ten, a jak to działa w polskich prostownikach typu Masta, którą też mam od kilku miesięcy. Po prostu tamten regulator jakby, no nie mogę, nie wiem, trudno mi powiedzieć, że jest bez wpływu, bo pewnie na oscyloskopie byłoby widać ten wpływ, ale chodzi o te rzeczy, które słychać, czyli ja nie słyszę po prostu jakiegoś przydźwięku sieci w transformatorze, ten transformator nie wyje, a po włączeniu się do regulacji tego regulatora chińskiego, po prostu transformator jakby zaczyna po prostu żyć własnym życiem, staje się bardzo głośny. Chciałem Wam pokazać tylko pokrótce, według jakiego schematu to przerobiłem. To można znaleźć w sieci, wpisując po prostu regulator fazowy. To jest jeden z wielu schematów, ale to jest bardzo prosty schemat, który można znaleźć w Google'ach. I zobaczcie, ja tutaj przeciąłem tylko jedną ścieżkę. Tutaj, gdzie widać tą czarną kreskę, po prostu ją przedzieliłem i wyrzuciłem z niej jeden z kondensatorów. Tu w tym miejscu był identyczny jak ten kondensator. Tutaj była PRK, czyli potencjometr, ten wieloobrotowy, wyrzuciłem go. Ten rezystor, który tutaj był, tam już nie pamiętam, około 4 kilo, zamieniłem i włożyłem rezystor 2,2 kg. Nie pamiętam już teraz, ale chyba potencjometr też dałem tutaj 470 czy 500 kOhmów, bo nie pamiętam już jakiej wartości tutaj był, ale chyba też go wymieniłem. Więc polecam sobie zrobić, jeżeli ktoś już ma ten moduł w domu, kupił go, to można w prosty sposób, zamieniając to tylko kilka drobnych elementów, poprawić sobie parametry pracy tego urządzenia i transformatory zaczynają fajnie, bardzo cicho chodzić. A tak przy okazji to chciałem się Wam pochwalić jeszcze moim takim drobnym nabytkiem. Kupiłem sobie taki fajny aerometr, który wypatrzyłem w sieci. Bardzo fajnie działa. Jest to profesjonalne urządzenie.
O, tylko brakuje trochę chyba wody w akumulatorze, bo trudno nabrać. A może teraz się uda. O, bardzo przyjemny. Nie trzeba się długo przyglądać i oglądać z każdej strony pływaka, żeby tam coś wypatrzyć. Fajnie działa. Także przy okazji takiego krótkiego vloga garażowego wam się pochwalę z tego drobnego zakupu. A przy okazji to opowiem wam o tym jenoksie, który tutaj widać w tej chwili. Ten akumulator, zanim jeszcze nabyłem tej wiedzy dotyczącej ładowania, no nie chciał mi się naładować. On ładował się tylko do gęstości 1,26 grama na centymetr sześcienny i teraz jest to dla mnie już wiedza oczywista, ale jeszcze jakiś rok temu, gdy próbowałem zrobić nim pełną gęstość, męczyłem go godzinami, ta gęstość nie chciała wzrosnąć, no a tutaj wziąłem go, rozładowałem go najpierw do 11,8 V, czyli wyciągnąłem z niego mniej więcej 10 amperogodzin, bo tak słyszałem gdzieś w sieci, że niezdrowo jest rozładowywać akumulatory niby poniżej tego napięcia. No udało się go naładować, bo już był prawie pełny, ale zaryzykowałem i rozładowałem go normalnie do 10,5 V, co czasem wiąże się z uszkodzeniem celi. No niestety miałem już taką akcję, że no raz czy dwa rozładowanie akumulatora powodowało, że któraś z cel przestała pracować. Niestety trudno mi jest przewidzieć z jakich powodów. Ale może dlatego, że te akumulatory jednak nie lubią takich głębokich rozładowań. No chociaż, jak da się gdzieś przeczytać w tych materiałach z jednostki wojskowej z Grudziądza, no wskazane jest rozładowywanie akumulatorów przynajmniej raz do roku, żeby zrobić takiemu akumulatorowi pełny cykl. No i wtedy akumulator odzyskuje pełne właściwości. Dlatego, że było widać po parametrach tego akumulatora, on naprawdę miał te parametry kiepskie. Bo tu, jak widać z moich notatek, to już po pierwszym ładowaniu on miał parametry rozruchowe, tak jak widać, 370 A. No, według naklejki ma mieć 520. No i pokazywał sprawność SUH 51%. Ale już po pierwszym tym rozładowaniu, zobaczcie, wzrósł prąd rozruchowy do 418 i ta sprawność już do 65%. Zmalała rezystancja wewnętrzna. A po tym pełnym rozładowaniu do 10,5 V jego parametry wzrosły do 437 A i do 71%. No pojemność ma niewielką, bo tu mu wyszła gdzieś tam 19,5 Ah. No ale jednak, no tutaj akurat w tym wypadku warto było zaryzykować i po prostu rozładować ten akumulator, bo tutaj nawet na opornicy było widać, że on jest dosyć słaby i spadało mi napięcie do 10,2 V mniej więcej. A teraz już to napięcie utrzymuje się na dużo wyższym poziomie i akumulator odżył. A ma dopiero 4 lata, bo data produkcji tutaj wskazuje, że to jest akumulator z października 2017. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to, co chciałem wam dzisiaj pokazać, bo to chodziło mi tylko o pokazanie takiej ciekawostki, którą mam u siebie na warsztacie. Skończyłem ją przedwczoraj i no i tyle w zasadzie chciałem wam pokazać.